stanęłam teraz po drugiej stronie jestem. Tam widzę jakieś kury, czy nie kury. Jakieś. Nie, no chyba zające. Nie, no nie rozpoznaję. Coś tam biega. Ale nie mam pojęcia. Co to? Nie mam pojęcia. Śmiesznie się zachowują. Nie. Nie, to kaczki jakieś dzikie. Tak. Myślałam, że kura. No tak, skąd by się tu wzięła kura? Dobrze. Teraz nagrywam. O, jakie piękne. I znowu te płoty ogradzające ten teren. Także nie można tutaj aż tak daleko rozbiegać się po tych polach. Jednak jest to wszystko zagrodzone. No, ale bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tutaj się odwrócę. Tam jakieś drzewo. Dobrze. No piękna przestrzeń. Jesteśmy na takiej pięknej przestrzeni, co naprawdę wzruszająco to wygląda. I powiem, że się czuję bardzo dobrze. No bardzo dobrze się czuję oglądając to wszystko. Jestem zachwycona. Nigdy tutaj nie bywałam, dlatego jestem jakiś pod wielkim wrażeniem. Podoba mi się to wszystko bardzo. Ale może teraz zejdę sobie troszeczkę taką drogą. Nie wiem, czy to wibracja tego obrazu następuje. Nie wiem, dlatego robię takie, o, ja bym się tutaj tak trochę obniżony teren jest. A tutaj jest taka piękna droga, która prowadzi na pewno do gospodarza, no bo gdzie by to miało prowadzić? No nie będę tam podchodzić, bo jednak głos się roznosi. No ale tu jednak trochę przyciemniło. No ale chyba nie szkodzi, no niech będzie trochę ciemniejszy obraz. Zaraz się obrócę i spojrzymy jeszcze na tą piękną przestrzeń, jaka tutaj się znajduje. Jest to teren otwarty, widać to i można oglądać tutaj nawet jakieś drogi, tam przyjeżdżają samochody, także widać, widzę je, nie wiem czy to nagrywa, ale czuję się tu znakomicie. Będę tak powtarzać, tak? Czuję się znakomicie. Jestem bardzo szczęśliwa. Lubię takie widoki. Lubię taką przestrzeń. I lubię właśnie oglądać te krajobrazy, na której znajdują się pola, łąki. Bardzo mnie to... bardzo mnie się to nie tylko, że podoba, ale właściwie to są moje drogi, to jest właściwie, ja uwielbiam takie wiejskie krajobrazy, można powiedzieć. Właśnie o to chodzi. Ale tam widzę piękne to wszystko. Nie wiem, czy mogę oddalić, spróbuję. Jeszcze spojrzenie na moją piękną drogę. Naprawdę jest jakaś taka bajkowo wygląda to wszystko, no ale muszę jakoś po prostu troszeczkę i zachować spokoju, tak, spokoju. Nigdy nie bywałam, tak jak powtarzam, jakoś taka jestem i pod wrażeniem, jestem bardzo wielkim i też przy tym zachodzie słońca, bo to jeszcze może z godzinę potrwa, zanim zajdzie słońce, więc jestem pod podwójnym wrażeniem, bo cienie albo ubarwienia tych drzew, albo ta zieleń nabiera całkowicie innego wyglądu. Tak, dobrze, wyłączam. To znaczy na razie.